I cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę, co to zrobiłem za automat, który sprząta podłogę i jak on działa. Zacznijmy więc. To jest automat, nawet można powiedzieć robot, sprzątający podłogę. Ale jakby to nie jest taki robot, że bez pilota, tylko to jest robot na pilota. Nawet można powiedzieć samochód, który sprząta podłogę. Teraz pokażę, czym on się charakteryzuje i jakby co on robi. Tutaj ma baterię. Tutaj jest czytnik pilota. Tutaj znajdują się dwa silniki. A to jest, chyba zauważyliście, mop. On sprząta podłogę. Jeżeli mogliście zauważyć, to z tyłu. O, to jest z tyłu. Nie ma kół. To jest przód i tu jest i tu są bardzo mocne koła, żeby po prostu wytrzymał równowagę i na mokrej powierzchni mógł jeździć. Ale sam mop jest suchy. Mop się wygodnie wyjmuje. Tutaj po prostu trzeba pociągnąć tak na dół. I się wyjmuje mop. Później można go oczyścić po pracy i na przykład jeszcze raz sprzątać. Teraz pokażę, jak on jeździ. I właśnie zaraz będę pokazywał, jak jeździ. Tutaj mam pilot. Na razie nic się nie dzieje, nawet kiedy naciskam guziki. Ale żeby zadziałało, to trzeba włączyć samochód. Żeby go włączyć, to musimy aktywować ten guzik. I już można z niego korzystać. Teraz możemy wziąć pilot i kiedy naciśniemy do przodu dwoma guzikami, to pojedzie do przodu. I w tym czasie już sprząta podłogę. Kiedy my się bawimy jeżdżeniem, to on już sprząta, ponieważ ten mop ciągle znajduje się na ziemi i czyści podłogę. Zobaczymy, ile brudu już się nazbierało przez tą małą jazdę. Wyłączam. Zdejmuję. Nie za dużo, ponieważ to dopiero przez kilka sekund jeździmy. Ale jeżeli więcej pojeździć, to zobaczycie, ile będzie brudu. Trzeba zauważyć, że teraz na mopie nie jest za dużo brudów, dlatego że go wyczyściłem. Teraz Wam pokażę, co będzie, jeżeli trochę im pojeździć na uszybszonym tempie. Więc można już zauważyć, że już skończył pracę. Teraz Wam pokażę, na ile jest zabrudzony. Trochę więcej jest brudu. Widać pył, tam włosy. Więc jest naprawdę dość skuteczny. I może pomagać w obowiązkach domowych, sprzątaniu podłogi. Jeśli Wam film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i cześć, do kolejnego odcinka.